Moi drodzy, gdy wsłuchujemy się w dzisiejsze Słowo Boże, to przypomina nam ono, że jesteśmy tylko pielgrzymami na tej ziemi. Bo nawet gdy jesteśmy w znajomym otoczeniu i mówimy, jestem tutaj i czuję się jak we własnym domu, to gdzieś we wnętrzu jest pragnienie czegoś większego, czegoś piękniejszego i wspanialszego. I dlatego dzisiaj Jezus, wychodząc jakby naprzeciw naszym pragnieniom, mówi o niebieskim domu. Przed śmiercią zwraca się do swoich uczniów i mówi im, że przygotuje dla nich mieszkanie w niebie. A zaczyna od słów pocieszenia. Niech się nie trwoży serce wasze. Bo uczniowie są rzeczywiście przerażeni pojmaniem, cierpieniem i śmiercią Jezusa. Niech się nie trwoży serce wasze. To są słowa, które mają nam towarzyszyć każdego dnia. A są powody, by w naszym świecie być wystarczająco przestraszonym. Myślimy o terrorze, przemocy, o wojnie. Teraz myślimy o epidemii, wypadkach, niesprawiedliwości i wielu nieszczęściach, które istnieją. Dlaczego te słowa są tak istotne dla nas? Dlatego, że każdy szuka oparcia w wierze i zaufaniu Bogu. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Jezus. Przez zaufanie możemy iść w przyszłość. Gdy brakuje zaufania, pozostaje tylko strach i udręka. Przed 10 laty członkowie delegacji, która udawała się do Katynia, chcieli zanosić do Boga modlitwę w intencji zamordowanych oficerów, którzy już nigdy nie powrócili do swoich rodzinnych domów. Tamten tragicznie przerwany lot do Katynia był lotem podjętym właśnie w imię prawdy i w imię polskiej wolności, bo taka była intencja. Nawet może można powiedzieć nie tyle podróży, ale pielgrzymki narodowej. I także w imię tej prawdy i wolności mamy obowiązek o nich pamiętać. Jako ludzie wiary, jako dzieci polskiego narodu i polskiego domu. Gdybyśmy o nich zapomnieli i o nich nie mówili, gdybyśmy zamilkli, to kamienie ze Smoleńska będą ciągle wołały o tym, co tam się stało 10 lat temu. Po raz kolejny ci, którzy chcieli zniszczyć pamięć, przekonali się, że tego nie da się zrobić, bo nie udało się w odniesieniu do oficerów polskich i też nie udało się Bogu dziękować wobec tych, którzy 70 lat później udawali się na to miejsce zbrodni. O tym wydarzeniu zapomnieć nie można i o tym zapominać nie wolno, gdyż jedna i druga krew została przelana za naszą umiłowaną ojczyznę. Jedna i druga ofiara życia ma użyźniać glebę naszych serc i naszych umysłów. Bo czyż możemy zapomnieć, mimo upływu 10 lat, że rządowy samolot przy podchodzeniu do lądowania uległ całkowitemu zniszczeniu, że z 96 osób na pokładzie nikt się nie uratował? Znów nie powrócili do rodzinnych domów ci, na których czekali najbliżsi. W tamtych pierwszych dniach po katastrofie słychać było jedynie cichy płacz i krzyk rozpaczy. Przez długi czas w sercach najbliższych zagościła trwoga. Było wiele pytań, które dotyczyły przyczyn katastrofy. Dlaczego tak się stało? Kto zawinił? Kto za to wszystko odpowiada? Pytania te pozostawały bez odpowiedzi. A w miarę upływu czasu zaczęły się także pojawiać pytania dotyczące przyszłości. Kto
wypełni pustkę po tragicznie zmarłej bliskiej osobie? Jak sobie poradzą wdowy z wychowaniem dzieci bez ojca? Kto ukoi ich ból? Co matka ma powiedzieć swojemu synowi, który wiele godzin spędza na balkonie mieszkania, patrząc na lądujące samoloty w nadziei, że tym razem tata już pewnie wróci do domu? A niektórzy myśleli, że to taki straszny sen, z którego za chwilę się wybudzimy i znowu będziemy razem i zasiądziemy do stołu i będziemy dzielić się ze sobą, rozmawiać, pracować i jeździć na wycieczki. A dzisiaj wspominamy, tęsknimy, pamiętamy, modlimy się za nich. W tych rocznicowych dniach, które przeżywamy, zapadła mi w pamięć i serce wypowiedź sprzed kilkunastu dni pani Magdaleny Merty, wdowy po świętej pamięci Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury, która wspominając swojego męża powiedziała: miałam to szczęście, że zaznałam szczęścia. Zawsze dziękowałam Bogu za swojego męża. Żyłam w świadomości, że to największe szczęście, jakie mnie w życiu spotkało. A odnosząc się do tragedii smoleńskiej, stwierdziła, że symbolicznie wpisuje się ona w narrację o zbrodni katyńskiej, która według niej w dużym stopniu stanowi o naszej polskiej tożsamości. My jesteśmy z Katynia, mówiła, tak jak Żydzi są z Auschwitz. A dziś chcę powiedzieć, pani Magdaleno, że my jesteśmy ze Smoleńska, bo tam jest także cząstka naszych polskich ziaren, które obumarły, aby wydać plon. Bo nasi bracia i siostry, którzy zginęli pod Smoleńskiem, nie żyli dla siebie, ale służyli Polsce, ale także nie umarli dla siebie. Owocem ofiary ich życia jest to, że prawda o Katyniu przebiła się do świadomości współczesnego świata na skalę niespotykaną do tego czasu. Te słowa, niech się nie trwoży serce wasze, Jezus kieruje także do rodzin, krewnych i przyjaciół ofiar smoleńskiej tragedii i do nas tutaj zgromadzonych na modlitwie. Bo tak jak wtedy w trudnym czasie zmartwychwstały Chrystus był dla nas jedyną ostoją i nadzieją, tak jest również po dzień dzisiejszy. Jeden z biskupów polskich powiedział, że w pierwszej dekadzie XXI wieku jako polski naród przeżyliśmy dwa wydarzenia, których daty pamiętamy z minutową dokładnością. Pierwszym była śmierć papieża Jana Pawła II, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, a drugim katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8:41. Tamte dni sprzed 10 lat stały się jedną wielką żałobą narodową i mimo upływu lat ciągle pamiętamy kondukt z ciałami najpierw pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w dwa dni później jego małżonki z Okęcia do Pałacu Prezydenckiego i ogromne rzesze ludzi wzdłuż trasy przejazdu i wielkie kolejki osób, które godzinami czekały na moment, którym mogłyby złożyć im osobisty hołd. To był klimat żałoby i budującego wszystkich etosu solidarności i jedności, w którym wyrażał się szacunek dla ofiar tragedii. A potem aż wstyd o tym mówić, bo przyszedł czas drwin z krzyża przed Pałacem Prezydenckim i robienia sobie z niego zabawy polityczno-satanistycznej. A czyż nie byliśmy zaskoczeni i budziło to w nas słuszny niepokój, gdy zaczęliśmy się dowiadywać, że na polskiej ziemi, że w Warszawie może zabraknąć miejsca dla uczczenia pamięci prezydenta Rzeczpospolitej, jego małżonki i pozostałych uczestników narodowej pielgrzymki?
Bogu niech będą dzięki, że ten czas już mija. Dziś, gdy przeżywamy trudny czas epidemii, nie tracimy wiary, że Bóg ulituje się nad swoim ludem. Prymas tysiąclecia, sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński przypominał: naród, który kończy jedno tysiąclecie, musi wspierać się na błogosławionych doświadczeniach dziejowych, czerpiąc z nich mądrość, siłę i program na przyszłość. A sługa Boży, prymas polski, kardynał August Chlont wołał: nie traćcie nadziei. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny, dodajmy, naszej Królowej i Matki. Bo, moi drodzy, jak mówi poeta, nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby, za 3 maj, z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nadchodzą dni. Dopomóż, Boże, i wytrwać daj. Tu nasze miejsce, to nasz kraj. Amen.